Masz dużo z pracy ostatnio? A, tak to już jest, jak jeden ze wspólników w firmie jest idiotą. Są jakieś kłopoty? I to nie małe. Wszystko przez Rozdrażewskiego. Przepraszam, nie chciałam cię urazić. Nie, nie uraziłaś mnie. Między nami już nic nie ma. W takim razie mogę ci powiedzieć, że takiego bagna, jakiego Adam narobił w firmie, już dawno nie widziałam. Naprawdę? Mhm. No wiesz, mamy ciągłe kłopoty z jego prowadzeniem się. Wiesz, kompromitujące zdjęcia, takie tam różne. Ale to jeszcze nie jest najgorsze. Ostatnio z Wiktorem zrobiliśmy bilans i wyszło na to, że Adam wyciągnął z firmy sporo pieniędzy. Jak to? No wiesz, bawił się za firmowe pieniądze. Ty wiesz, że ja takiego obrzydlistwa w życiu nie piłam? Nie, czekaj, raz piłam. Raz. Jak mi zrobiłaś herbatę. Gdzieś ty się tego nauczyła? Normalny człowiek, nawet jakby chciał, to by mnie wyszła taka ohyda. Może za mocna. Albo za słaba. Nie. Za obrzydliwa. Jakbym to wypiła, to mogłabym... Zabieraj to. Bo jeszcze ktoś się otruje. Tyle razy cię prosiłam, żebyś nie była dla niej taka surowa. Wiesz, czasami inaczej nie można. Ale nie możesz jej tak upokarzać na każdym kroku. Co ty wiesz o upokorzeniu? Miałaś normalną matkę i ojca. Więc nie mów mi teraz, jak mam postępować. Gdzie ojciec? W kancelarii. Obiecał, że zadzwoni w sprawie Coli. No, skoro obiecał, to na pewno zadzwoni. Mam nadzieję, bo inaczej Colę deportują. Podoba ci się ten Cola, co? No, jest bardzo fajny. Ale jak wbiją mu wizę administracyjną, to nie będzie mógł tutaj przyjechać przez 5 lat. Dzień dobry, pani. Magdy nie ma dzisiaj w szkole, prawda? Panie Ewo, Magdy nie było w szkole od poniedziałku. Myślałem, że jest chora. Dzwoniłem do pani, tylko że nie miałem szczęścia. Co się dzieje? Magda zerwała z Jackiem. Bardzo to przeżywa. Więc już z nim nie jest? Nie. Na pewno nie. Panie Ewo, no, gdybym mógł być w czymś pomocny... Wie pani, no, czuję się winny po tej naszej ostatniej rozmowie. No, nie mogę sobie darować, że się zgodziłem na ten eksperyment. To jest człowiek kompletnie stracony. Na szczęście Magda już to wie. Ona jest teraz u ojca. Chwilowo. Ja myślałam, że ona jest dzisiaj w szkole. Ale widocznie nie czuła się najlepiej. Ja muszę tam do niej zajrzeć. Chciałam uniknąć tej wizyty, ale... Jak pan wie, jesteśmy z mężem w separacji. Widzę, że to będzie konieczne. Dam panu znać. Do widzenia. Rozmawiałam z twoim ojcem. Sprawa nie wygląda ciekawie. Ten policjant jest cholernie cięty. Nie będzie chciał opuścić. A co to znaczy, że nie popuści? No to znaczy, że będzie chciał zrobić wszystko, żeby cię skazali. To znaczy, że grozi mi więzienie? No nie wiem, ale tak też może być. Jeszcze to. A gdzie jest Wiktor? Pojechał do salonu samochodowego dogrywać sprawę tej wystawy. Aha. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, Adam. Cześć. Dobrze, że cię zastałem. A o co chodzi? O to. Nie rozumiem. No nie chcą mi wypłacić tej kasy. Ale jak to? Bo twój podpis jest nieważny. Tak powiedzieli. Blokada. Jak to nieważne? Słuchaj, gówno mi obchodzą wasze wewnętrzne sprawy. Przepraszam. Ale ja nie chcę być robiony w konia i świecić w banku oczami, bo mi ktoś mówi, że ja mam czek z nieważnym podpisem. No to niech ktoś inny to podpisze, skoro ty nie możesz. Przepraszam, w ogóle nie wiem, o co chodzi. No, postaram się, żebyś dostał jeszcze dzisiaj tę kasę. Nie, no co ty mówisz? Przecież...
Nie mogą mnie skazać za ten głupi samochód. Magda, jesteś pełnoletnia. Rozbiłaś samochód policjanta. Prowadziłaś bez prawa jazdy. Prokurator może oskarżyć cię o zagarnięcie mienia. Współpracę ze światem rosyjskiej mafii. No przecież wcześniej zamknęli cię z tym Kolą. No tak, ale Kola nie jest z żadnej rosyjskiej mafii. Ja wiem, ale był tu nielegalnie. Wiesz, oni na takich ludzi jak Kola mają oko. Bo to idioci. Jedz coś. Odechciało mi się. Boże, no przecież nie mogą mnie... Nie mogę pójść do więzienia. Billboardy były zapłacone. Nic mnie to nie obchodzi. Mają wisieć od jutra. Adam idzie. Kończę. Cześć. Cześć. Posłuchaj, Wiktor, zupełnie nie wiem, o co chodzi. Przyszedł do mnie Ligocki i powiedział, że nie jest ważny ten czek, który jest podpisany przeze mnie. A kiedy go wystawiłeś? Wczoraj albo przedwczoraj. No to by się zgadzało, bo wydałem dyspozycję o zablokowaniu naszego konta. Chwilowo, no nie możesz podpisywać czeków. Dlaczego? Musimy skontrolować wszystkie rachunki. Sam wiesz, jaki zrobił się bałagan. Do niczego nie można już dojść. Twoje wydatki. Tu zapomniałeś, tam coś podpisałeś. Posłuchaj, Wiktor, o czym ona mówi? Magda, sprawa jest bardzo ciężka, ponieważ oni, wiesz, niczego nie rozumieją, a ty nie chcesz powiedzieć, dlaczego zabrałaś ten samochód. Jak to przecież mówiłam. Nie chciałam jechać z Adamem do Warszawy, bo powiedziałam Koli, że zrobię wszystko, co będę mogła, żeby go nie deportowali. I dlatego uciekłaś w środku nocy z tego motelu? No tak. Sama widzisz, że to słabe tłumaczenie. No ale tak było. To wszystko trzeba w końcu uporządkować. Ktoś musi nad tym zapanować. Tu chodzi o całą firmę, rozumiesz? Całą firmę, nie tylko twoje rachunki. Czyli co, ja działam na szkodę firmy? To chcieliście mi powiedzieć? Uspokój się. Przeżywasz teraz trudny okres, masz kłopoty. Dla twojego dobra lepiej będzie, jeśli nie będziesz podejmował teraz żadnych decyzji finansowych. My to spokojnie przejrzymy, skontrolujemy. A za jakiś czas sam stwierdzisz, że tak jest lepiej. Przepraszam. Pozwól na chwilę. O co tu właściwie chodzi? Kamila ma rację, stary. No, trzeba to wszystko uporządkować. Od kiedy Kamila robi w naszej firmie porządki? Magda, gdyby się okazało, że coś ci groziło, że ktoś, no nie wiem, cię przestraszył, sprawa wyglądałaby zupełnie inaczej. Wzięliście z Adamem jeden pokój? Tak, bo nie było innego. A zresztą mi to było wszystko obojętne. Chciałam się stamtąd jak najszybciej wymknąć. Magda, a recepcjonista cię widział? Tak, jeszcze robił jakieś głupie aluzje. Ohydny typ. O, sprawa wyglądała nieciekawie. Wiesz, bo oni niczego nie rozumieją. Wiesz, gdybyś na przykład uciekała przed Adamem, bo chciałby cię napastować, to sprawa przybrałaby innego obrotu. Czy chcesz powiedzieć, że miał wobec mnie złe zamiary? No tak, tak, miał. Chciał mnie odwieźć do matki. Oni razem prowadzą jakąś grę. Magda, chyba źle mnie zrozumiałaś. Nie rozumiem. O co ci chodzi? Cholera, Adam, tak dłużej być nie może, no. Ona działa tylko w interesie firmy. Zobowiązałem ją do tego. Dobra, krótko. Mam dostęp do kont, czy nie? Chwilowo nie. Ale chyba nadal jesteśmy wspólnikami. A może już nie jesteśmy? No oczywiście, że jesteśmy, tylko że zgadzam się z Kamilą. Będzie lepiej dla nas wszystkich, dla ciebie, dla mnie, dla firmy, jeśli chwilowo nie będziesz podejmował wiążących decyzji. Powinieneś odpocząć, nie sądzisz? Cholera, nie sądzę, żebyś wiedział, że nie. Wy chcecie mnie normalnie ubezwłasnowolnić. Wiesz, ja znam trochę Adama. Wiesz, on bardzo lubi kobiety i często kobiety wchodzą mu do łóżka i może właśnie, wiesz, będąc z tobą w motelu, chciał zrobić z tobą to samo. Adam? Tak, Adam. Byłaś zmęczona, chciałaś odpocząć. Przyjechaliście do motelu, on wziął jeden pokój. Chciał cię wykorzystać, więc musiałaś uciekać w środku nocy. Człowieku, daj sobie na wstrzymanie, dobrze?
Zrozum, firma nie może zależeć od tego, w kim się aktualnie kochasz albo nie kochasz. Nie widzisz, co się z tobą dzieje? Nie, nie widzę, co się ze mną dzieje. Może mi w takim razie powiesz, co się ze mną dzieje, bo ja nie wiem, co. A może zgłupiałem? Może zaprowadzisz mnie do psychoanalityka? A to akurat już dawno powinienem ci zaproponować. Sugerujesz, że się do mnie dobierał? Nie, no on też był zmęczony. Poza tym ja czekałam tylko, aż on pójdzie do łazienki. Rozbierał się przy tobie? No pewnie. Przecież tam były normalne tapczany, pościel. No co, miał spać w ubraniu? No widzisz, wszystko nabiera sensu. Ale ja myślę, że Adam nie miał żadnych zamiarów. Wiesz co, Wiktor? Zupełnie straciłeś do mnie zaufanie. Uważasz, że okradam firmę tak jak ona? Nikt tak nie uważa. Uspokój się. A jak mam to wytłumaczyć, jak odcięliście mi dostęp do kont i do decyzji finansowych? Przestań, chodzi tylko o uporządkowanie pewnych spraw. Tłumaczyłem ci, już tak będzie lepiej dla nas wszystkich. Uwierz mi. Już to słyszałem od Kamili. Wiesz co? Nie poznaję cię ostatnio, Wiktor. Bardzo się zmieniłeś. I muszę to wszystko przemyśleć. Dokładnie przemyśleć. Cholera, no to przemyśl. Dokładnie. Przecież sama mówiłaś, że cię zamkną. No tak, on bał się, obawiał się, żebym nie prysnęła. Więził cię. No właściwie tak. Wiesz, pisałam kiedyś reportaż o kobietach w więzieniu. Jeżeli chcesz, to ci dam. Przeczytasz... mnie to nie obchodzi. Daruj sobie. Powiedziałeś mu? Próbowałem mu to wyjaśnić, ale... nie jestem pewien. Nie przejmuj się. Postąpiłeś słusznie. Nie powinieneś mieć z tego powodu żadnych wyrzutów sumienia. Firma przede wszystkim. To są twoje słowa. Zgadza się. No. I trzymaj się tego, bo inaczej on jest gotów wszystko zaprzepaścić. Magda, jesteś pełnoletnia i ani mama, ani tata już za ciebie nie ponoszą odpowiedzialności. Tylko ty za siebie ponosisz odpowiedzialność. Ojciec będzie próbował cię wyciągnąć, ale sama wiesz, że nie będzie to łatwe. Tak ci powiedział? Naprawdę? Wiesz, Magda, ja znam trochę Adama. Wiem, jak mu czasem odbija, sama przed nim uciekałam. Mówisz poważnie? I co, on gonił cię? Wiktor, za dużo wysiłku w to wszystko włożyłeś. Za dużo pracy. Hm? Masz rację. Jakieś problemy? Słucham? A, nie, nie, żadnych. Oczywiście na czas wystawy te wszystkie samochody będą stały zupełnie inaczej. Oczywiście. Spotkaliśmy się kiedyś w Zakopanem, wiesz, przez nieopatrzność dałam mu namiary na siebie i on oczywiście przyszedł robić taką awanturę, że go wpuściłam. Powiedział, że napije się tylko drinka i sobie pójdzie, ale rzucił się na mnie, więc ja musiałam uciekać przez okno w pończochach. Był mróz, zimno. Nie, no chyba żartujesz. Adam? Tak, Adam. Dlatego wczoraj od razu sobie pomyślałam, że twoja historia bardzo przypomina moją. A wiem, że dziewczyny wstydzą się mówić na ten temat. A wiem doskonale, wiem to jak na dłoni, że tak było z tobą. Tak myślisz? Tak myślę. Uciekałaś przed nim, a on cię gonił. Nie. No nie wiem. To chyba jednak nie było tak. Miałeś być cały dzień w agencji. Ale już wróciłem, nie widzisz? Co się stało? Koniec spółki. Zostaw nas samych. Jaki koniec i jakiej spółki? Z Wiktorem. Chcesz go wymontować ze spółki? I bardzo dobrze, znajdziesz kogoś lepszego na jego miejsce. Ja nikogo nie chcę wymontować, po prostu wycofuję się. Zwariowałeś? Nie.
Straciliśmy do siebie zaufanie. Nie ma sensu tego ciągnąć dalej. Wspólnicy bez zaufania to nie są wspólnicy. Ale co się stało? Może mi powiesz? Zablokowali mi dostęp do kont. Nie mogę podejmować decyzji finansowych. Ale... No to drań, no przecież jemu nie wolno. Na początku chcę sprawdzić wszystkie moje decyzje finansowe z przeciągu 2 lat. Uważa mnie za defraudanta. Nie mogę sobie na to pozwolić. Wycofuję się. Ale to może on raczej powinien się wycofać, nie sądzisz? Podziękuj swojej koleżance Kamili. To ona to go nakręca. Zupełnie oszalał. Kamilka, no tak, to możliwe. Zawsze się chwaliła, że okręciła go sobie dookoła palca. Teraz wiem po co. Mogą coś znaleźć w trakcie kontroli? Jak się chce kogoś uderzyć, to kij zawsze się znajdzie. Ja nie mam zamiaru się z niczego tłumaczyć. Zawsze wiedział, że pożyczam jakieś pieniądze i nigdy mu to jakoś nie przeszkadzało. Po kilku dniach je oddawałem, a teraz robi z tego wielki problem. On po prostu stał się moim wrogiem. No to potraktuj go jak wroga, a nie wycofuj się, kiedy tylko tupnie. Ty nic nie rozumiesz. Ja nigdy nie byłem jego wrogiem i nie będę. Nie mam zamiaru z nim walczyć. To jakieś okropne nieporozumienie. Dlatego muszę się z tego wycofać. Koniec spółki. Tak będzie najlepiej dla wszystkich. Nie. Na pewno dla niego, ale nie dla ciebie. Dla mnie też. Nie zgadzam się, słyszysz? Nie możesz się teraz wycofać. Wszystkie układy przejmie Korcz. Znajdę sobie coś nowego. To może i lepiej. Myślisz, że taki Ligocki będzie się z tobą liczył, kiedy nie ty będziesz dawał mu zarobić? A co ma z tym wspólnego Ligocki? Co mnie to obchodzi? Ale mnie obchodzi! Nie daruję draniowi, że mnie tak oszukał. Nie możesz się teraz wycofać. Musisz dla nich coś znaczyć, musisz się liczyć. Zbyt mnie to wszystko kosztowało. A co ty w to włożyłaś, chyba tylko nadzieję? Nic nie rozumiesz. Nie zgadzam się już. Nie wycofasz się, nie zostawisz im wszystkiego jak na tacy. Wycofam się, mam ich gdzieś. Monika. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę. Bogdan do mnie dzwonił. Jest tu Magda? Owszem. Proszę, niech pani wejdzie. Magda? Po co przyszłaś? Nie było cię w szkole. Chciałam się z tobą zobaczyć. No to już zobaczyłaś. Coś jeszcze? Wujku. Co się stało? Adam właśnie wrócił z agencji i mówi, że odchodzi ze spółki. A? Ale co się stało? Wiktor oskarża go o jakieś zmyślone przekręty. Zablokował konta. Ale przecież tak nie wolno. A on zamiast walczyć, to chce się wycofać. Wujku, błagam cię, pomóż mi. Wytłumacz mu, że to jest bez sensu. Spokojnie, Meńczko, chodź. Pójdziemy razem, porozmawiamy z nim. Chodź, chodź, kochanie, chodź. Co się z tobą działo? Ja chyba mam prawo wiedzieć, co się z tobą działo. Nie mów tutaj, nie mów teraz o twoim prawie! Po tym wszystkim, co zrobiłaś. A co takiego zrobiła Magda? Nie no, nic takiego. To przecież Jacek chciał pieniądze. Ty tylko ustaliłaś ile, prawda? Jako matka miałaś prawo wyznaczyć ten, zapłacić ci po kłopocie. Dobrze wiedziałaś, że Jacek jest słaby i wykorzystałaś to. Zaimponowałaś mi, naprawdę. Ha, pomyślałam sobie. No, Magda, z twojej matki twarda sztuka, nie ma co. Ale to nic takiego nie było. To... Córeczko, to... Tylko nie mów do mnie córeczko, błagam cię. Chodź. O, jest. Adasie. Czy to prawda? Co ja słyszę? Ty chcesz zerwać spółkę z Wiktorem? Ona właściwie już jest zerwana. Słuchaj, Adam, jeżeli chodzi o te zablokowane konto twoje, to przecież w każdej chwili można je odblokować. Nie mam zamiaru być wspólnikiem człowieka, który nie ma do mnie za grosz zaufania. Taka spółka nie ma sensu. A czy to prawda, to co mówi Wiktor? Znaczy, w ogóle czy to jest prawda, że Wiktor nie ma zaufania do ciebie w sprawach finansowych? Tak. Twierdzi, że ma dowody i powody. Dobrze, może nie byłem zbyt skrupulatny. Czasami zdarzało mi się przeciągać termin, jeżeli płaciłem z pieniędzy spółki. Na tym polega właśnie zaufanie. Po pewnym czasie oddawałem wszystkie te pieniądze. On o tym wiedział i nigdy nie miał
o to do mnie pretensji. Ale to przecież w takim razie to wszystko można wyprostować. No właśnie. Nic nie można wyprostować! Nie mam zamiaru tolerować fikcji! Mam dosyć fikcji w całym moim życiu! Dlaczego mam do jasnej cholery zależy na tej całej spółce? W takim razie, Adasiu, bądź taki uprzejmy i odpowiedz mi tylko na jedno pytanie. Z czego zamierzasz żyć? Coś wymyślę, poradzę sobie. A może z tej kamienicy, w którą władowałeś wszystkie pieniądze? Kamienicy? A może uważasz, że ja powinienem zapewnić tobie i twojej żonie utrzymanie? Więc posłuchaj, otrzymasz teraz od razu odpowiedź, żebyś potem nie mówił, że takiej rozmowy między nami nie było. Dopóki wszystko szło jak należy, dopóki postępowałeś tak jak trzeba, byłem zawsze przy tobie. Wspomagałem cię, czym tylko mogłem, ale teraz koniec, rozumiesz? Koniec! Jeżeli masz ochotę na jakieś większe afery, to proszę bardzo, ale na własny rachunek. Ja do tego już palca nie przyłożę, rozumiesz? Ja nie mam cię wodzić, ja nie mam cię... Miłości. Lidź po ciocie! Co mówił jakieś kamienicy? Jezu, nie teraz! Idź po ciocie szybko! Co to za numer z kamienicą? Później ci wszystko wyjaśnię! Idź po ciocie, należy założyć lekarza!